Witajcie. Dzisiaj trochę wiadomości o roślinie nazywanej po łacinie Acmella repens, a po polsku po prostu Acmella repens. No dobra, wystarczy samo Acmella. W akwariach roślina ta pojawiła się dopiero w 2013 roku i do tej pory nie jest jeszcze rozpowszechniona wśród akwarystów, a szkoda. W warunkach naturalnych rośnie wzdłuż brzegów rzek, stawów i strumieni położonych w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych od Teksasu do północnej Karoliny, a także w Ameryce Środkowej i Południowej od Meksyku do Paragwaju. W Ameryce Południowej była wykorzystywana przez Indian jako środek profilaktyczny przy bólach zębów oraz podczas wyrzynania się zębów u niemowląt. Znana jest także pod nazwą roślinny botoks ze względu na swoje właściwości jako kosmetyk działający w profilaktyce zmarszczek. Także może być świetna dla pani akwarystek albo dla żon akwarystów jako wymówka przy zakupie kolejnego wiadra roślin. To czas na krótki opis Acmelli. Na łodydze liście są rozmieszczone w parach naprzeciwko siebie. Liście są jajowate, z ledwo widocznymi żyłkami i postrzępionymi krawędziami. Liście są koloru zielonego. Łodygi i ogonki pod silnym światłem nabierają koloru mniej lub bardziej czerwonawo-brązowego. Poszczególne międzywęźla, czyli części łodygi pomiędzy dwoma węzłami, mają od dołu do góry kolor czerwono-brązowy do zielonego. Pod wodą roślina ta rośnie wyłącznie w pozycji pionowej i ma stosunkowo długie międzywęźla. W warunkach akwariowych wielkość krzewu może osiągnąć 35 cm. Jej tempo wzrostu jest raczej powolne. Jak ją uprawiać w akwarium? Acmella jest mało wymagająca, a jej uprawa jest polecana dla początkujących akwarystów. Parametry wody to temperatura od 18 do 26 stopni Celsjusza, twardość między 2 a 18 stopni, kwasowość pH między 6,6 a 7,5. Potrzeba cotygodniowej wymiany 1/4 wody w zbiorniku. Pożądane nawożenie CO2 i dodawanie nawozów płynnych. W tym przypadku roślina wytwarza liczne pędy boczne, które mogą być odcięte i posadzone w nowym miejscu. Oświetlenie powinno być jasne o intensywności około 0,6 W na litr. Długość dnia około 12 godzin. Nie należy Acmelli sadzić w cieniu, w którym praktycznie nie zwiększa się, a ponadto jest przedmiotem różnych chorób. Roślina może rosnąć w wilgotnych warunkach, w wiwarium czy też paludarium, puszczając żółto-pomarańczowe kwiaty, podobne do rumianku.